Elo, Siemano. Witam. Może być coś na zasadzie. Bo przed chwilą wykonywałem czynności, które wymagają krzepy. a Dlatego może tak być. Ale w ten film będzie o Maus. Dokładnie tej naklejce. Jeden do 1. Także o niej odcinek. Na początku. Skinowa małpa. Jeżeli ktoś sobie chce wejść, wymienić coś i tak dalej, można sobie skorzystać. Kod Zon, link w opisie. Co mam wam przedłużać czymś. Jeżeli chcecie, wejdziecie, bo po prostu sprawdzicie co jest. Ceny naklejek nie wliczają, nic więcej do dodania nie ma. Myślę, że można sobie skorzystać. A więc, chodzi o to, że jest taka naklejka. Paryż. No i w związku z sytuacją Twitterową. Która się zadziała, czy tam, x-ową, jak kto chce, albo sytuacją logową, no, wybuchła tak zwana euforia. Bym powiedział, nie zwracajcie na to uwagi, to nie jest w ogóle istotne. Yy... No i że tak powiem, wykres zaczął świrować pawiana w ten oto sposób. No i w pewnym sensie, <laughs> kiedy się na coś takiego patrzy, no to się myśli, kurde, blade, ostro się bawią, nie. Jednak ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak, mimo wszystko, było drożej. To jest po pierwsze. W ogóle tutaj ja dokonałem ich zakupu na jednym z kont Na Dokładnie, z tego co pamiętam, chyba 350 sztuk. Także se leżą, i jeszcze z tamtego kąta się nie zwróciły. Były przez chwilę drożej, ale no wiadomo o co chodzi. I teraz pytanie, do ilu one w ogóle mogą dobić? Więc ja widzę dwa scenariusze. Albo Kopenhaga nie wychodzi dzisiaj, i info o logo to fake. To jest jeden. W ogóle dużo, dużo jest jednak tych scenariuszy, trochę je pomnożymy. To jest jedna opcja, że Kopenhaga nie wychodzi dzisiaj, a info to fake, i dowiemy się dopiero na Kopenhadze o tym. Według mnie wtedy naklejka będzie drożała do Kopenhagi, po Kopenhadze po prostu się spierdoli. I tyle. No i do Kopenhagi ta naklejka będzie sobie drożała. I jakby pokażę Wam w ten sposób. Ja kupiłem sobie naklejek tych za kwotę w okolicach kilkuset złotych, tak powiem. Nie wiem ile. Wystawiłem je na rynek za 2,55 i za około, nie wiem, ile? Minutę Dwie minuty: ktoś ode mnie po prostu odkupił kilkaset sztuk tych naklejek. O, kilka osób. Odkupiło ode mnie tak o ich kilkaset. Co możecie zauważyć tu. Trochę ich ode mnie odkupili po prostu. I patrząc po tym Liquidity, co się na nim dzieje. Patrząc na ten hype, który tu jest. I patrząc na wagę tego. Jaką e, marką jest Maus? Według mnie strzelanie w 3 złote jest optymizm. No czy jest, jest realne po prostu? To jest e, to, w co ja celuję. Robię to na potrzeby filmu, żeby nie było. Naprawdę to, jakbym kurwa. Powiem w ten sposób. Mi, w chuj opłaca się to sprzedać za 2,55. Dla mnie to jest finansowanie. Ogólnie. Żeby nie było. Dla mnie to jest finansowanie. Ja nic nie potrzebuję więcej niż finansowania e, e, w mojej aktualnej strategii. Więc to, że ta naklejka jest wystawiona u mnie za 3 zł, to jest tylko i wyłącznie pod content. Nie potrzebuję tego. Ale jeżeli tak będzie, no to będzie po prostu spoko. I tyle. Się ucieszę. Eee, w każdym razie, to jest moje finansowanie eee, i o to mi chodziło. Eee, ale jeżeli. Teraz dalej, to i, i dla mnie to jest po prostu opcja. Do, dobiję do 3, do 3.30 i się spierdoli w ten sposób. Ale jeżeli info to nie fake a Kopenhaga wyjdzie w formie, która coś zmieni, szczerze nawet nie umiem sobie wyobrazić ceny tej naklejki. Nie, nie wiem. Jedyna naklejka Maus w tej formie. Maus zmieniające logo. Jedyne glittery będą Rio i Paryża. I borderlessy Sztokholmu i Paryża, jeżeli chodzi o papiery. Jedyne borderless, yy, borderless glitter Paryż. Nie wiem, ile ono może być warte wtedy. Totalnie nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ile ono może być wtedy warte. Dla mnie, że jeżeli ktoś rzuci każdą kwotę do 15 zł, ona może tyle kosztować, naprawdę, każda kwota do 15 zł jakby jest realna. 15 zł to jest już max, max, maxów, maxów, totalny max, maxów, jakikolwiek, kurwa, max, totalny, autentyczny max, maxów, totalny, kurwa, koniec, max, max, max. Ale jakby ona kosztowała 7, to bym się nie zdziwił, 8, nie zdziwiłbym się. Ale to nie jest dla mnie możliwe, w sensie to nie jest możliwe, że mouse sobie przyjdzie i mówi tak. Siema. No ogólnie rezygnujemy z własnych zysków, po to, żebyście wy je mieli. Przerzucamy nasze zyski na was. No nie. No nie. To jest kurwa zbyt ważne logo. Ogólnie. Zbyt ważne logo to jest. Tego całego i w ogóle zbyt ważne logo, kurwa. Autentycznie. Więc ja w to nie wierzę. Że oni wezmą po prostu i powiedzą, siema, zmieniliśmy to logo. No, niby takie ważne, ale zmieniamy. No, nie ma dla mnie nawet takiej możliwości na tym świecie Bożym, żeby się coś takiego wydarzyło. Dlatego, jeżeli oni coś zmienią w Kopenhadze i Kopenhaga, czy będzie, czy będzie stłem, ale nie musi być stłem. Nawet będzie borderless, ale będzie na przykład, wywalą na niej glittery Yy, czy na przykład yy, wprowadzą nowy system kapsuł, yy, czy w ogóle tam wprowadzą jakieś zmiany, jakieś yy, kapsuły, które będą tylko i wyłącznie na dwa typy, albo pomieszają ten. To dla mnie ta naklejka wtedy już kurwa, yy, wiecie. On, ona po prostu już tam. No, jeżeli będą litery, będzie mouse i tak dalej, to ta naklejka 5 zł, 4 zł, Taka cena. Jeżeli nie będzie glitterów, w ogóle, jeżeli by nie było glitterów na Kopenhadze, Maus zmieniłoby holo... znaczy logo. A yy, jeżeli. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli na Kopenhadze nie będzie glitterów, Maus zmieni logo i Kopenhaga będzie stłem, to żadna cena tej naklejki mnie nie zdziwi wtedy. I absolutnie żadna. Do 15 zł, bo tam już się zacznę dziwić. Jeżeli ona po dwóch dniach będzie kosztowała dychę, to mnie to nie zdziwi. Jeżeli do takich kwot dobija. po prostu mnie to kurwa nie zaskoczy w żaden sposób. I czy jest to gra warta ryzyka? Znaczy, czy jest to ryzyko warte grania? Nie, nie, nie jest to warte grania. Bo za chwilę i tak będziemy na rynku, na którym wszystko wiadomo. Ale że, że tak powiem, no. Na tym właśnie polegają te wszystkie rzeczy. I to są moje, oczywiście, przypuszczenia. Ja uważam, że takie zmiany po prostu by tak wprowadziły. Jaki daje procent szans na to, że tak się wejdzie? Nie wiem, kurwa, 0,0001%. Albo 1%. Może. Nie widzę możliwości, żeby ani Maus zmieniło logo, ani żeby nie było glitterów na Kopenhadze. I widzę możliwości, że Kopenhaga będzie stłem. No, to tyle. W tym filmie. кудите направда тома?